Pani poseł Pawliczek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, temat obwodnicy dla miasta Kalisza. Na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, po wielomiesięcznych, trudnych bardzo negocjacjach ustalono wariant numer 6. Było to uzgodnione również z samorządowcami, natomiast w protokole kopii po kilku tygodniach okazało się, że przedstawiono wariant numer 5. I chciałam się zapytać, rozumiem oczywiście, że pan minister nie odpowie mi od razu, ale proszę o odpowiedź, bardzo konkretną odpowiedź na piśmie, dlaczego i skąd ten wariant numer 5. Znów wydłuża się tym sposobem proces inwestycyjny, a przypomnę, że Kalisz i cały region czeka na tę obwodnicę kilkadziesiąt już lat. Przypomnę, że jest to rozbudowa drogi krajowej numer 25 i takie niefortunne, zupełnie nieuzasadnione działanie wywołuje w sposób zrozumiały poruszenie, emocje i protesty. Proszę o odpowiedź, tak jak powiedziałam, na piśmie, bo też te działania skutkować będą, jak widzę, i protestami samorządowców, ale też podjęciem w tej sprawie kroków prawnych. Chcę wiedzieć konkretnie, kto za tym stoi i kto podjął decyzję, że zmieniono w nie wiadomo jaki sposób i w jakich okolicznościach ten wariant. Dziękuję bardzo.